Cześć, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, jednego chyba z ciekawszych w serii filmików o przebarwieniach. Mianowicie chcę dzisiaj powiedzieć, jakich efektów możecie się spodziewać, robiąc zabiegi na przebarwienia. Z przebarwieniami niestety tak jest, że efekty są troszkę nieprzewidywalne. Czyli, co to oznacza? Możemy mieć super efekty jednym, dwoma zabiegami przy niektórych typach przebarwień, ale równocześnie możemy mieć duży problem z usunięciem przebarwień, szczególnie przebarwień typu melazma, czy przebarwień, które się pojawiają w wyniku czynników zewnętrznych non-stop działających. Dlatego, jeśli próbujecie robić zabiegi, myślicie o zabiegach, planujecie i szukacie miejsca, to przede wszystkim moja rada jest taka, żeby nie iść do miejsca, które w ciemno, bez obejrzenia, bez rozmowy obiecuje, że jeden, czy dwa, czy trzy zabiegi i efekt będzie piękny. Tak z grubsza, dla ułatwienia, możecie przyjąć, że piegi, plamy starcze na twarzy, na dłoniach, przebarwienia na dekoldzie, jeśli to nie są przebarwienia półrazowe, czy gdzieś na plecach, schodzą w miarę łatwo i prosto. I faktycznie przy tego typu przebarwieniach, przy dobrze wykonanych zabiegach, trzy zabiegi, trzy sesje zabiegowe, będzie efekt. Natomiast przebarwienia u kobiet na twarzy są zawsze nieprzewidywalne. Tyle, więcej nie mogę niestety powiedzieć, bo po prostu nie jestem w stanie dać gotowych recept i gotowych rozwiązań. Niestety przebarwienia są jednym z trudniejszych problemów estetycznych do skorygowania.